kładziemy papier, wiesz? Dobra? Na to chodź. Ja pójdę. Tu sobie siądź. Ania jest chora na zespół kokaina. To jest bardzo rzadka choroba genetyczna. Ale jest teraz terapia, szansa dla nas na to, żeby było lepiej, żeby Ania była sprawniejsza, żeby dłużej żyła, żeby doczekać możliwości wyleczenia tego. Opóźniony rozwój psychoruchowy, Komplet. Mhm. I to przyspieszone starzenie. Typowym objawem jest małogłowie, a nie ma główkę 5-miesięcznego dziecka. No te kłopoty ruchowe, no czyli chodzi... To znaczy Ania samodzielnie nie postawi żadnego pewnego kroku. Ja wiem o trzech jakby mechanizmach działania choroby. Pierwszy to jest brak mechanizmu na niszczenia komórek, które powstają z błędem podczas podziału komórkowego. Komórki się dzielą, czasem pojawia się błąd. W zdrowym organizmie ta komórka z błędem jest likwidowana. Ile ta terapia kosztuje? Trzeba robić dawki co pół roku, pierwsza 30 tysięcy dolarów, kolejne 15. Chyba, że ile jest tych dawek? Co pół roku do końca życia. Aha, co pół roku, czyli to się nie kończy. To się nie kończy. Mhm. Jeśli Państwo mieli możliwość, ochotę pomóc, będziemy wdzięczni. Idziemy, ale z tatą. Idziemy odprowadzić.